Okej, jesteśmy z powrotem. Wszystkim smacznego życzymy i idziemy się bawić symulatorem pana Zbysia. Moja dziewczyna jest manerem. Super. Tak, ochrzciłam go panem Zbysiem. Cześć, Hero from Games. I że teraz Ania jest żulem, to ja postanowiłam zostać fertkiem kiepskim i położyłam się do łóżka. Dobrze. Miłego leżenia. Czemu ta gra się nie chce pokazać? O, dziękuję. No, Zbysiu, to bardzo ładne imię. Bardzo mi się podoba. Tak, te symulatory tego typu to raczej chyba są polskie wymysły. Tak mi się wydaje. Bo jest wiele rodzajów tych symulatorów różnego rodzaju. Piękne menu. Ano. Jest cudowne. Nie wiem, czy nie jest za głośno trochę. Trochę jeszcze może ściszę. Jakby było jeszcze za głośno, to mówcie. Chociaż wydaje mi się, że może być okej. Nie chciałam zobaczyć tego na sam początek. No żur jak się patrzy. Dobrze, to klikamy new game. Ojej. Normal. Tu są poziomy trudności. Ej, a nie ma tu polskich napisów na przykład? Jakiś gdzieś? Czekajcie, w display może? Nie, w graphics też nie. General? Jest polski! No właśnie, Boże. No. Możemy grać po polsku. Pijackie przyśpieszki przypominaj. Bierzemy hard. Nie! Tracisz zdrowie w normalnym tempie, gdy mierniki potrzeb są puste. Mierniki potrzeb wyczerpują się w normalnym tempie. Przeciwnicy zadają normalne... Tu są jacyś przeciwnicy do pokonywania? Halo! Ty zadajesz normalne obrażenia. Wrodzy Menele najeżdżają twoją bazę małymi grupami. Jezu, to są jacyś wrodzy Menele. O nie. Pokojowy. Nie tracisz zdrowia, gdy mierniki potrzeb są puste. Nie, no bo to w ogóle zabawy nie ma w tym momencie. Dobra, ten normalny niech będzie. To jest RPG. O Boże, jaka paruwa. O puszkę przeterminowanego śledzia. O Boże. Jak się spodziewałaś, to mało przychylne środowisko. No, nie wiem, trochę jakoś mimo wszystko nie spodziewałam się, że będziemy się bić z innymi menelami. Ale spoko. Może dam radę. Jak się ta gra załaduje w końcu. Cześć, Michu! Hejka! Ale muza jest spoko. Prawdziwa gra survivalowa, no widzisz, Skipper? Żadne tam Green Hell i te inne dziwne gry. To jest prawdziwy survival. O, budzę się na kartonie. Got me worried there, pal. They fucked us up pretty bad. Aha. Wózek do mnie mówi. Ma na imię Karl. Carl Cardman, your best pal. Aha. Może już się naćpaliśmy. Until Evil Way Corporation turned me into a shopping cart. Now we have to get my body back. Aha. Oh, and your brain too. They cut out like. Super, połowę mózgu. Dający koszyk. No worries, I'll teach you everything. That's what friends are for.
Let's start with the basics. You have to eat and drink to survive. You still remember okay. that, right? Uh-huh. Well, if uh-huh. you do, then why are you dying of thirst and hunger? Oh, eat yeah. and drink. Basic needs. Musisz zdobywać żywność, napoje i złom, aby przeżyć. Check the nearby trash cans for to żadna natura, to Boże. Nowe zadanie, życie uliczne, o matko. To ta kontynuacja Skyrima, oczywiście. Włączę angielski, może jedno. Facet w przebraniu parówki, przybyłem do dobrego miejsca, idealnego. Chyba serio zjedliśmy coś przeterminowanego i teraz mamy halunę. Zapiszę grę na dobry początek, żeby nie umrzeć. Cześć panie wózek, ale ma pan słodkie oczka. Dobra, idziemy jeść ze śmietnika. Aha, bo ja to mogę kopnąć. Mogę kopnąć albo... Moldy bread. Zjesz to, jeśli chcesz przeżyć. Super, zepsuty chleb. Spożyj. Still hungry, huh? I bet there's more stuff buried in those trash cans. They just need help getting out. Why not give them a little kick? As long as we're the znaczniki jak jakimś starym GTA są. Worthless crap. Move on to the next one. Only one left. Let's hope for something better than this. An apple core. Always eat your veggies. Yeah, yeah, fruit. Whatever. Just eat it. Ale gdzie jest to jabłko? Ej, gdzie ono mi poleciało? Mogę zaatakować wózek? Ej, gdzie mi poleciało to jabłko? Ach, tu! Boże drogi. No, nie kopaj jabłka! Zjedz je. Should keep your hunger at bay for a little while. Cześć, Legion. You look like you're going to die of dehydration any minute now. Nie, wózek, czekaj. Try breaking those garbage bags. With some luck, you'll find a whole carton of expired orange juice. Nie kop ogryzka, Aniu. Staram się. Znacznik wielkości słonia. Ej, praca, jesteś niemiły. To jest jakaś kola. Pognieciane opakowanie. Ale jest patelnia! O, Scrap is nice, but we still need something to quench your thirst. Ale patelnia to dobra broń. Najlepsza. Walczyłam patelnią. Try searching this big pile of trash. Ej, tam są ludzie. Nie mogłabym ich pożebrać na przykład? Ej. O, niewidzialna ściana. Kocham to. Nie wiem, lichu. Nie mam pojęcia. Nie wybrzydzasz, medal nie wybrzydza. Słodki ten wózek. Wow, przeszukiwanie śmieci. Well, it seems there's nothing to drink around here. Guess it means that I need to share my private stash with you. Boże, ten medal nawet nie umie mówić. Yes, I know that I can't drink or eat in my current state. No, I wouldn't let you die. Don't look at me like that. Jeez. It's all yours now. Help yourself. O matko, będziemy grzebać w wózku teraz. No, pewnie tak, panka. Padłem jakby Ania umarła w tutorialu. Mamy hot doga. Zjedzmy. Ale mi i ten narosło. Okay, pal, if we want to get my body back. Then we need your special powers. You are the pigeon master. O Boże.
Yep, your pigeon coop is broken, though. I bet the bugs stole the birds while we were being experimented on by Evil Way. Aha. The bugs, one of the two bum gangs who rule this city. We're the creeps, they're the bugs. And my jesteśmy wajzy, oni robale. Squash them, that's what. Hop on, I have a spy who can tell us where to find your precious birdies. O Boże, czemu szukamy cennych ptaszków? Nie. Ty zgubiłeś? Użyj M. O Boże, jaka duża mapa. Są lody jakieś. Jak zgłodniejemy, zjemy gołębia. Serc nam na paćkę na ubranie, no właśnie. Jedziemy z wózkiem. O Boże, to jeżdżenie wózkiem to jak jeżdżenie tym. This spy is a nasty fellow, selling out his friends and still being able to look jak GTA jakąś. Jaki wandalizm. Co ja zrobiłam? Przejedźmy panią. We creeps would never sell out our friends, right, pal? Now keep pushing. O Boże, nie mam pytań, co tu się dzieje. Przyspieszenie, hamulec wsteczny, dopalacz! Ej, mamy dopalacz! O, dziękuję, Skipper! Panie Żulu, masz tu trochę drobnych, żeby pan nie musiał żreć ze śmietnika. O, dziękuję! Czyli jednak GTA. Boże, nie mam pytań, że to ma w ogóle przyspieszenie, hamulce. O, wjeżdżamy w samochody. W ludzi, we wszystko. Aha. Dziękuję za followka. Lotte Johnson, witam. Aha, zadania są oznaczone kółkami. Ej, to wygląda naprawdę jak GTA. To jest wyznaczony obszar. Dobrze. Keep pushing. Trzeba się ją wózkiem sklepowym. Od jaki rodzaj zbrodni to się kwalifikuje? Nie mam pojęcia. Wózek został na boczku. Boję się. Będą wyścigi żulów na wózkach, pewnie tak. Jezu, on wygląda jak jakiś rusek. Hey, Bugface! Shh, stay over there. Pretend to look the other way. I'll do the same. Convenient. This way I can do the talking without freaking you out. What? Nothing. Let's get down to business. I need some info. I know why you came. Your stolen pigeons are the talk of the town. I know where they keep one of them, but it'll cost you some serious money. Ja myślę, że mi wycięli mózg i włożyli do tego wózka. You're a greedy ass, you know that? I'm a bum, no moja postać nawet nie gada. Yeah, what difference? 10 bucks. Nie mam kasy. I wanted to show you how to harass people. Nękać ludzi o pieniądze. Ojej, gdzie filmik? First you draw a message on a piece of cardboard, then you shake your lucky cup in front of some faces. The more work you put into your message, the more money you will collect. You can edit your message at any time. Edytować swoją wiadomość? You still have your lucky cup, right? Aha, nie wiem. Dający wózek, wszyscy tu są na dragach, jak widzisz. Te filmiki jak z Bioshocka, no trochę tak. Przydatna wiedza. Nie jest tylko skromnym menelem. Skąd 10 dolarów, gościu? No właśnie, halo, ja dopiero zaczynam. Czekaj, postępuj zgodnie z instrukcjami. Przytrzymaj tab, aby otworzyć umiejętności i wybierz żebrz. Żebrz. Rysuj, o matko! Ja mam... o matko. Mam... już wiem. Mam... No... O... Go... Ko...
O. Dej. Kasę. O, super wiadomość. Zwierzęta to zawsze jest, wiecie, dobry deal na zbieranie pieniędzy. Królem Meneli, tak? Po prostu w końcu znajdziemy zatrudnienie i dom i przestaniemy żyć na ulicy. Znaczy, no podobno można jakby tutaj szukać pracy i jakby zejść z ulicy. Ale nie chcę tego robić. Dziękuję. Wynik A+. Should get your point across. Now shake your cup in front of some faces to get attention. And money if you're lucky. Dobrze, Ida, shake it. Shake it, baby. Sorry. No mam jednookiego kota, no. No jak to nie działa? Halo. Kotę mam. O. Dziękuję. Czy ona mi oddała od razu 10 dolców? Nie, 4,42. Dobra, nieważne. No daj mi. Daj mi jeszcze raz. Dobra, idziemy dalej. No, nie mnie, tylko mojemu kotu. Donate na karmę dla kotu. Tym razem nie ma donate na karmę dla kotu. No hej, dawaj żryć. Dawaj dolary. Nie posuwaj mnie samochodzie. Tam jest więcej ludzi. O, jakiś policjant. No policjant mi nie pomoże. I tak miał więcej. Na środku ulicy, może będą zainteresowani. Porządne lanie, o Boże. O, 6,81. 7,65. Dobra, jestem w to. Jakim w ogóle tym kubkiem w twarz, nie? Szkoda, że nie można cię potrącić. Dzięki, Alexa. Fuller, twoje zdrowie. Tak, to właśnie ja zbierająca donaty. Ej, jak się odwróciła, chamsko. Ej, kubeczek. No, aleś mi dużo dała. Szalona kobieto. Ej, bo mi się tu kończą ludzie. Sorry, I'm in a hurry. I wish I could give more. Hojny plec. Na jednookiego kota, Boże, dziękuję. Jest. Kubkiem w twarz, wąchaj moją kasę. Ten policjant lubi jakiś BDSM chyba. Chyba czas zacząć zaczepiać policjantów. Boże, Seba. Co się okaże, że bycie żulem bywa prosperujące. Chyba tak. O nie, czekajcie, bo mi się żebranie wyłączyło. Dej. 9,4. No dej. Aleś miał dużo. Tam jest jeszcze jakiś koleś. Dej. Dej na jednookiego kota. O, też miałeś dużo. Szaleństwo. O nie, faka mi pokazała. Ej, czemu nie mogę się... Czy ja mogę ją kopnąć? Wandalizm. Aż! Jak uciekasz, no bo... O Boże, dziękuję bardzo za cheerki. No, to na czym skończyliśmy? Wystaję ci kasę, a ty go obrażasz. No bo za mało mi dał. No dawaj no.
na kota. Teraz nikt mi nie da. Jak zwiększył. Ej, bo już się ciemno robi. Great work. No! Let's get back to that greedy ass spy. Gdzie on był? A, tam. Wandalizm raczej czynna napaść. Lekcja pokory przekazana, że żebrzemy dalej. Yeah. Grosz do grosza i zbiera się. No, no, no. O Boże. It's a pleasure doing business with you. No, no. You'll find your bird down this alley. One of the bugs has locked himself in a cage with it for safekeeping, while others went out to search for a buyer. Better hurry, before they come back. Wow. Kupują sobie gołębia. W sensie on gdzieś tutaj jest? No, tu siedzi. Lost something? You want to get your precious birdie back? Ale co siedzi w ogóle ten gołąb? This is the only bird he'll get. Well, don't just stand there. Flip him back. Aha. Vandalizm pokazał. O Boże, będziemy sikać jak w postalu. Nie wierzę. Jak w postalu. Sikaj mu na twarz. Sikaj, sikaj. Ała, ała. Bigo! Boże drogi. Siuranie. Ale w postalu było identycznie. Jak zagruchał na mnie. Och, mój pigeonik. Right now this little guy is your only pigeon. Make good use of him. Or her. Jeez, can't assume genders these days. Anyways, your birdie looks weaker than usual. We should visit the pigeon lady. She might be able to help. Pigeon lady? What? Let me go! Ja chyba kupię tę grę. Nie wiem ile kosztuje, musiałby sprawdzić. Niestety. Co? Mam zrobić traf robala nową zdolnością gołębiową. Shuriken! It seems that you have recovered your shuriken pigeon. You trained it using the forbidden techniques passed down onto you by your ancestors. It flies in a straight line and lodges itself into the target, dealing damage and even knocking the man down if it hits the head. You can upgrade it to equip it with pigeon-friendly explosives and to make it fly faster. Tak, super. Czekaj. Wow. Będziemy rzucać gołębiami. Nie, ja chciałam... O Boże, nigdy nie wiem, czym mam to. In case you don't remember, Pigeon Lady and you go way back. You wouldn't get your special pigeons if it weren't for her prestige eggs. You haven't visited her much lately, though. I hope she didn't forget you. She can be a little weird sometimes. Well, most of the time, actually. Okay, all of the time. Still, she shouldn't refuse to help a pigeon in need. Teraz nie wiem, co on powiedział, bo widziałam. Gdzie jest ta mapa? Oj. Czy to jest moje zadanie? Żółta kropka. Musimy iść na prawo. Siła gołębiem wózek. Bo widzę nich bezdomne koty mają się na baczności, tak. Dobra, musimy zrobić małą, krótką przerwę, bo
nie wyrobię z tym okiem. Spróbuję sobie zakropić oczy i zaraz do was wrócę.